Jesteśmy na takim głównym placu naszego Pueblo Mediterraneo. Pięknie utrzymany basen. Wchodzimy do salonu. Zmieniliśmy oczywiście miejsce zamieszkania i dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nasz drugi dom na Costa del Sol. Mi osobiście ten dom podoba się dużo bardziej niż ja poprzedni. Też. Nie możecie tutaj być, ale w tej chwili siedzimy i słuchamy szumu fal. I to takiego nie gdzieś z daleka, tylko tak tutaj jest morze. Tak wygląda wyjście nasze spod domu. Jesteśmy na takim głównym placu naszego Pueblo Mediterraneo. Pięknie utrzymany basen. I oczywiście nikt się w nim nie kąpie. Zwróćcie sobie uwagę. Wszystkie okiennice pozamykane. Nikogo tu nie ma. Ostatnio zdaliśmy sobie sprawę, że na tym osiedlu, na tą chwilę, jesteśmy tylko my. Tylko i wyłącznie my. Nikogo. Jeszcze przez chwilę w okresie Sylwestra, Trzech Króli, kilka osób gdzieś tam się przewinęło. Pusto. Całe osiedle prywatne. Słuchajcie, wynajmowanie domu ma właśnie tą przewagę. Oczywiście jest wielu, którzy twierdzą, nie no, po co wynajmować, lepiej kupić, ale jeżeli ktoś przejdzie taką ścieżkę, że tak powiem, biznesową jak my, to zrozumie, że nie zawsze jest ta przewaga kupowania. Ja wiem, że to jest taka myśl, że pieniądze gdzieś tam uciekają, ale wierzcie mi, kupując też uciekają. To też nie jest tak do końca, że się na tym zarabia, nie wiadomo jakie pieniądze tutaj na Costa del Sol, aczkolwiek no, jest przynajmniej ten plus, że gdzieś tam za 40 lat, jeżeli Wam się uda dożyć, no to będzie kiedyś Wasze. No i tak, tak. Nie do końca, bo spróbujcie nie płacić podatków. Zobaczycie, jakie to będzie Wasze. Nasza furtka na plaży i do tej zacnej restauracji, której często gdzieś tam gościmy. No jest styczeń. Wszystko, jak widać, pięknie kwitnie. A jest basen numer 2. Wszystko tu bardzo podobnie wygląda. Przez chwilę myślałem, że mam déjà vu. To jest jakaś taka część blokowa. Na całym tym osiedlu jest jeden, jedyny budynek wyglądający jak taki apartamentowiec. Ależ to wszystko jest naprawdę porobione ładnie. Myśleliśmy nawet przez moment, żeby kupować tutaj dom, ale powiem Wam, że do teraz nie wiemy, co jest dla nas lepsze. Czy mieszkanie przy samym morzu tak blisko, że szumi morze, czy widok gdzieś z bardzo daleka. Taki panoramiczny. Pewne jest, że musimy mieć widok morza. Ja po prostu jestem strasznie, nie wiem, kocham widok morza. To dla mnie jest uspokajające. Odpręża mnie to, lubię szum morza, dla mnie podstawa w ogóle. Dlatego to jest pewne, że musi być widok. Natomiast czy chcemy go z bliska, czy chcemy go z daleka, sami nie wiemy. Ale no to właśnie daje wynajmowanie w domu taką możliwość, że możecie sobie to po prostu zmieniać i dopasować z czasem do jakichś tam własnych potrzeb. Powiem Wam jeszcze taką jedną rzecz. Przeliczyłem sobie raz, jaki jest koszt wynajmu takiego domu, załóżmy tylko na zimę. Na całą zimę, nie wiem, przyjeżdżacie powiedzmy w grudniu, wyjeżdżacie w kwietniu. 30 lat. Takiego mieszkania to macie dopiero na wpłatę pierwszą do banku na taki dom. Wyobrażacie sobie to? I co, będziecie się cieszyli, że to jest wasze, że to będzie zyskiwało na wartości? Nie wszystko musi zyskiwać na wartości. Jest wiele biznesów, które można pokątnie robić, a naprawdę takimi rzeczami jak kupno domu, jak niektórzy tam z was piszą w komentarzach, że lepiej kupić, bardziej się opłaca. Nie do końca. Pożyjcie trochę, poinwestujcie trochę pieniądze. Te kupowanie domu nie zawsze ma takie, nie jest takie rzeczywiście racjonalne, jak się wydaje wszystkim. Tam uliczką codziennie idziemy do naszego garażu, do samochodu. Niestety nie ma innej możliwości, możemy jeszcze samochód postawić sobie przy rondzie na zewnątrz, ale jednak mając dostęp do garażu z kamerami, lepiej stawiać tam niż gdzieś tam na zewnątrz, później się bać w nocy. O, tak wygląda zejście do naszego garażu. Idziemy w stronę wyjazdu i naszych samochodów. Co się tu dzieje? No właśnie. No i tutaj parkujemy nasze auta bezpiecznie, w spokoju, bezstresowo.
O, słyszałem papugi, nawet widziałem papugi. Właśnie przeleciały, drąc się w niebo głosy. No i nasz domek, gdzie Dominik próbuje coś poskładać, zdaje się, do deskorolki. No i tak wygląda sobie to osiedle. Nie jest źle, powiem wam. Poza tym, że jesteśmy tutaj sami, to generalnie ja tu widzę same plusy. To znaczy, to, że jesteśmy sami, też dla wielu może być plusem. Tak naprawdę dla mnie jest. Ja przyjeżdżam tutaj na zimę odpocząć sobie od zgiełku, od pracy, od tych wszystkich problemów. I powiem wam, że zimą w takim miejscu naprawdę możecie sobie o tym zapomnieć. Jest zielono, jest pięknie, jest cieplutko. Cisza, spokój, nikt nie wkurza, nikt nie drze się gdzieś tam na plaży czy na osiedlu. Nie grasują stada dzieci, z którymi, jak wiecie, też mamy sporo do czynienia. Ale generalnie osiedle jest bardzo fajne. Już pomijając położenie domu samego w sobie, że jest nad samym morzem, z widokiem i w ogóle, to generalnie tu jest bardzo przyjemnie. Naprawdę. Trudno się do czegokolwiek dopierniczyć. Wszystko jest przystrzyżone, wycięte są tutaj krzaczki, jakieś tam poplewione. No cuda, wianki. Wszystko jest porobione, mimo że tu nikogo nie ma. Domu tym razem szukałem już od 3 miesięcy. Wartowałem mnóstwo różnych ofert na Home Away, na Hiszpania wakacje, na Espania coś tam domy. No tego jest bardzo dużo. Jeżeli poszukacie stron typu właśnie wydaję domu na wakacje, jest cholernie tego dużo. Mówiliśmy już w poprzednich naszych odcinkach o tym. Można szukać na Idealiście, przy czym Idealista jest bardziej pod taki stały wynajem, a można szukać właśnie na HomeAway i tego typu stronach. Jeżeli szukacie domu na krótki czas tutaj, taki naprawdę typu kilka miesięcy, czy nawet do roku, nie sugerujcie się, że te portale to tylko wynajmują na wakacje. Owszem, w sezonie wakacyjnym będzie was to tam wiele kosztowało, bo takie domy kosztują tutaj cholerny majątek, z tego co mi mówił właściciel tutaj, to ile to kosztowało? 1500 euro za tydzień. No są to, czyli są to pieniądze rzędu 6 tysięcy miesięcznie, euro plus oczywiście koszta wynajmu i tak dalej. Oczywiście nie sugerujcie się tym, bo jeżeli szukacie domu poprzez właśnie na przykład HomeAway, no to się okaże, że cena, która nam jest podana, nawet w zimie szukacie, zaznaczycie sobie tam terminy, są, zaznaczycie od grudnia powiedzmy do końca stycznia i wam wyjdzie 20 tysięcy euro. Nawet na to nie patrzcie. Większość tych portali liczy wam cenę z automatu, załóżmy za miesiąc 20 tysięcy euro. Ale się nie sugerujcie tą ceną kompletnie. Piszcie do tych właścicieli i oni oczywiście powiedzą wam na początku, no przecież tutaj wyliczyło cenę 20 tysięcy. Mówcie im od razu, wy doskonale wiecie, jaka jest sytuacja na Costa del Sol. Pokazujemy wam tutaj cały właściwie obiekt kompletnie pusty. Tak, tym razem jest tak samo, no, jak byliśmy 2 lata temu. Tylko że teraz jest osiedle całe, które tak, jest puste. Tak, teraz mamy osiedle. Znaczy tam mieszkają chyba, dwa domy są zamieszkane. Ci ludzie doskonale wiedzą, że tu jest pusto. I oni oczywiście będą wam próbowali wciskać kit, że tu ludzie na golfa przyjeżdżają i w ogóle. Nie, takie rzeczy czytałem. Nie słuchajcie tego, no to niech mu przyjadą ci ludzie na tego golfa za 20 tysięcy euro. A który jest mądrzejszy, to wynajmę wam taki dom za 2-3 tysiące euro. Wchodzimy do salonu. Tutaj mam takie swoje małe królestwo, jeżeli chodzi o filmowanie. Niestety dom jest pełen jakichś takich dziwnych, jak to moja żona nazwała, bibelotów wszelakich. No i trzeba było to wymiksować, więc trochę dziwnie to wygląda, ale tu stoi karafeczka, tu stoi wazonik, a tu stoi dron, a pod spodem trochę kabli. Jest jakaś tam jadalnia. Szklany stół, co prawda mało fajny, no ale lepszy taki niż żaden. I nasz salon. I jak mówiłem, pełno różnego dziwnego. No bardziej nie wiem na co. No może to było fajne 10 lat temu, chyba że Hiszpanie dalej lubią takie rzeczy. O telewizor musieliśmy zadbać sami, ponieważ zastaliśmy jakieś archaiczne, stare Sony, w którym nie działały łącza HDMI. No a teraz mamy Samsunga Smarta. No i najfajniejsze, co jest w salonie, to wyjście na morze. Nasz nowo kupiony grill. Szykuje się na jutrzejsze grillowanko. Chyba będzie nawet o tym film.
miejsce na wypicie. Kawki czy drinka, jak kto woli, lub jakiegoś wina. Jadąc tutaj, miałem tak naprawdę dogadane wstępnie 3 domy. Za jeden wpłaciłem nawet kaucję. Tak, 1000 euro. 1000 euro, które poszło swoją drogą się opaść. Ale to była wspaniała willa. Piękna miała być z widokiem na morze, gdzieś tam na zdjęciach, super pocudowana. Naprawdę baseny, no szmery, bajery. To znaczy, ja może jeszcze wszystko. Coś jeszcze dodam. Ona była w miejscu, w lokalizacji, którą my oglądaliśmy poprzednim razem, bo tak, bardzo tak, marzyliśmy tak. O tym, żeby akurat w tym miejscu mieszkać. Mhm. I nad samym morzem, nie? I nad samym morzem, dokładnie. Tylko mnie od początku nie pasował bardzo kontakt z tą właścicielką, dlatego że troszkę mnie oszukała. Bo ja podpisałem z nią taką wstępną, wirtualną umowę, powiedzmy, znaczy nie wirtualną, wydrukowaną umowę. Płaciłem depozyt 1000 euro. Po czym po tym korespondencji nagle pojawiło się, no to jeszcze będzie za media, a tam 700 euro. A w umowie miałem wyraźnie napisane, że wszystko jest inkluzji. Także bardzo dobrze pytajcie najpierw tych właścicieli. Tak czy inaczej, przez korespondencję mailową udało mi się jakoś w końcu ugadać z tą właścicielką, że gdzieś tam się po połowie na te media sporne zrzucimy, więc tam wyszło, że tam po 300 euro więcej dorzucimy i jakby mamy wszystko w cenie. No to po prostu podbiła sobie cenę. W dniu, kiedy tutaj przyjechałem, na filmie widzieliście nasz przyjazd tutaj, mieliśmy wstępnie ugadane 3 rozmowy, jakby oglądania domu, wszystkie pewne. Z jedną panią, która miała mieszkanie z widokiem na morze i opisywała mi wyraźnie, że widok na morze jest. Z kolejnym właśnie domem, który mieliśmy zapłacony, również z widokiem na morze, tak ważny dla mnie. No i tutaj tą lokalizację, gdzie byliśmy pewni, że jest rzeczywiście widok na morze, bo tu nie szło tego nie zobaczyć po zdjęciach, na Google Maps i tak dalej. Polecam też dobrze Google Street, żebyście sobie dobrze przypatrzyli lokalizację, które chcecie wynająć najpierw. Tak czy inaczej, mieliśmy zabukowaną jedną tą willę, gdzie wpłaciliśmy depozyt i dwie jakby dodatkowo, że gdyby nie wyszło. W tym dniu pojechałem na pierwsze oglądanie, że tak powiem, domu właśnie tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili. Zobaczyłem tą lokalizację, dość mi się oczy zaświeciły. Oczywiście starałem się nie dać tego po sobie poznać, ale naprawdę ten widok tutaj na morze jest nieziemski. Dom sam sobie też jest spoko, tylko ja jestem strasznie wannowy. Ja muszę mieć wannę. I powiem wam, że mam bzika na tym punkcie i szukając tutaj domów, cały czas szukałem domu z wannami. To był jedyny dom, wyobraźcie sobie, który nie ma wanny. A teraz sobie się zastanówcie, dlaczego mimo to jesteśmy w tym domu, a nie w innym. Już wam odpowiadam. Dom, do którego pojechaliśmy, ta willa wielka, okazało się, że widok na morze to był. Może kiedyś, ale teraz palmy zarosły tak strasznie gęsto, że nic nie było widać tego morza. Kompletnie nic. No oczywiście ona stwierdziła, no przecież jest widok na morze, tylko drzewa zasłaniają. Także taki był to widok na morze. Pomijając to, no dom był super, jacuzzi, baseny, no, wszystko co tylko trzeba było. Bilard ping-pong dla dzieci, świetne ping-pong, 3000 euro miesięcznie, plus 300 zapłaty do zapłaty za media, więc no powiedzmy, że jakieś tam pieniądze, które my byśmy przygotowali na to. Natomiast słuchajcie, jesteśmy nad całym morzem, szumi morze, widzimy je. Piękne miejsce, piękne osiedle, przy samej restauracji, my mieszkamy na plaży, dzieci właśnie tutaj się bawią w tej chwili na wydmach i płacimy 1500 euro miesięcznie. Nie wiem, czy można już taniej. Ja naprawdę nie wydaje mi się, że można było mieszkać w takim niesamowitym miejscu za takie pieniądze, w takim fajnym domu. No i teraz idziemy do w sumie najmniej pokazowej części tego domu. Bo ja wolę kuchnię otwarte na salon, a nasza kuchnia niestety jest gdzieś tam sobie z boku. Nic jej nie brakuje, co prawda. No ale tak jak już mówię, nie lubię takiej kuchni. Niby wszystko ma. Trochę naszego bałaganu. Jest tu mała pralnia. Jak widzicie, pudło od telewizora, który sobie kupiliśmy sami. Pralka. Można tutaj zawsze wstawić suszarkę, szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego w tej chwili tutaj nie ma. No, trochę zaopatrzenia. Przyjechało bardzo dobre piwo z Polski, z transportem, samochodem. No kuchnia jak kuchnia tak naprawdę, jest gdzie coś zrobić. Jest, najważniejsze jest ten piekarnik, więc w sumie nie ma się do czego dopierniczyć. No jest super, no. Dom jest piękny, okolica jest cudowna. W tym roku udało nam się to zrobić naprawdę dużo taniej niż poprzednim razem. No bo słuchajcie, dom mamy za 1500, szkoła wychodzi 1200 euro. 1200 euro, szkoła i przedszkole razem. Miesięcznie, tak? Mówimy tutaj o kosztach miesięcznych. Dokładnie. Podliczając te wszystkie koszty, wychodzi na to, że nasze doświadczenie spowodowało, że te koszty w tym roku mamy dużo niższe niż poprzednio. Połowę niższe, zdaje się. Połowę niższe, dużo fajniejszy dom. Wydaje nam się, że dużo lepiej położony, jeżeli chodzi o właśnie bliskość centrum.
Także warto szukać tańszej szkoły, warto szukać tańszego domu, niekoniecznie gdzieś tam jakiegoś, nie wiadomo, 20 km od plaży. Oczywiście, jeżeli nie możecie sobie pozwolić na to, żeby wydać takie pieniądze, jakie my tutaj wydajemy, my nie jesteśmy jakimiś milionerami, my naprawdę ciężko pracowaliśmy na to, żeby móc to w tym momencie sobie spędzać takie zimy. Natomiast moim zdaniem i tak lepsze jest mieszkanie nawet 10 km od morza, kawałek dalej i płacenie nie 500 euro miesięcznie, a nawet mniej, bo to jest możliwe. Tutaj słuchajcie, ceny im dalej od morza są naprawdę śmieszne. Możecie sobie taką zimę spędzać za, nie wiem, pewnie jakieś 600-700 euro miesięcznie plus żarcie. No to ile to jest? 3-4 tysiące? 5 tysięcy złotych? Ale to nie jest dużo. Są mieszkania dwupokojowe w Fuengirola, w takich miastach troszeczkę bardziej oddalonych, ale jest to miasto naprawdę fajne. Fuengirola jest jednym z takich przykładów miast, która leży między Malagą a Marbellą, gdzie jest bardzo dużo obcokrajowców, świetnie skomunikowana, fajnie położona nad samym morzem. Tak, Fuengirola jest spokojna. I są tam mieszkania dwu-trzypokojowe w drugiej, trzeciej linii od morza, nawet z widokiem, które kosztują 400-500 euro miesięcznie. Także to jest naprawdę świetne. No z widokiem gdzieś tam bocznym, albo tam gdzieś z daleka. No, ale nie, jest, na całe morze. Tak? Nie spodziewacie się, za 400 euro będziecie wychodzili na balkon i widzieli morze prosto otwarte. No dobra, no takich rzeczy akurat nie. Ale możecie być blisko morza, nie każdemu, nie każdy ma takie wariactwo jak my, że my musimy mieć morze, po prostu morze przed nami, więc to nie każdemu jest potrzebne. Ja myślę, że dla wielu, wierzcie mi, dla wielu z was wizja tego, że w styczniu wychodzicie sobie 50 czy tam 100 metrów czy 200 metrów do morza i jesteście na plaży ciepłej, to wam wystarczy. To jest naprawdę spoko. Dokładnie, można iść do restauracji wieczorami, tak? Siąść sobie na zewnątrz przy jakimś tam ewentualnie podgrzewaczu, który włączą. Jest rewelacja, naprawdę. Tutaj miasta żyją wieczorami, a nie tak jak w Polsce, wszyscy siedzą w domu pozamykani, bo jest zimno, dzieci przy komputerach, my tak samo, przed telewizorem, przy komputerach, no bo gdzie tu wyjść, tak? Jest zima, minus 10 stopni, czy tam nawet minus 5, chociażby nawet było zero. Jest brzydko, pochmurnie przeważnie, a tutaj ci ludzie faktycznie mają zupełnie inne życie i my przyjeżdżając faktycznie to doceniamy. Nie wiem jak oni, ja czasami się zastanawiam, czy Hiszpanie zdają sobie sprawę, jakie mają szczęście, że urodzili się nie, i mieszkają w takim tego. Miejscu. Nie. My tutaj przyjeżdżamy, jesteśmy za każdym razem w szoku i za każdym razem tak jakby będąc takim Hiszpanem to chyba nie jest na tyle fajnie, to? Bo no, jesteś w takim miejscu, no jesteś po prostu, tak? Urodziłaś się, widzisz się w ogóle. Natomiast dla nich to jest dla nas, przyjeżdżając z takiej szarej Polski, z takiego Śląska w naszym wypadku, w czasie zimy, w koniec grudnia, czy tam początek stycznia, i nagle się stykamy z czymś takim, trudno nie doceniać. To się nie da nie doceniać. Nawet jeżeli byście morza nie lubili, to i tak to polubicie. No i tutaj mamy jakąś tam łazienkę dodatkową, której nikt nie korzysta. W sumie okazjonalnie służy do czytania gazety. Ale przydaje się, bo nie mieliśmy co zrobić z kijami golfowymi i okazało się być świetnym magazynem. Z bidetu i tak nikt nie korzysta, nie jest to jakieś polskie przyzwyczajenie. Więc stoją sobie kije do golfa, nieużywany prysznic, łazienka na dwie osoby. No i niech sobie stoi. Pewnie do końca naszego pobytu zrobi się z tego całkiem niezły magazyn. Idziemy na górę. Ogólna część domu zaczyna się od pokoju dzieci. Tu mamy pokój starszego, gdzie ma jakieś tam biurko, żeby mógł się pouczyć. Łóżko, które podobno w jakiś sposób się tajemniczo rozsuwa i się robi na dwie osoby, ale nie udało nam się tego dodać, że tak naprawdę nie za bardzo potrzebujemy. No ale pokój jest spoko. No i idziemy do drugiego pokoju drugiego dziecka. Może zacznijmy od łazienki, bo jest najmniej pokazana. No łazienka jak łazienka. To można powiedzieć, że łazience dzieciaki mają swój własny prysznic. Ale pokój Antka ma dwa łóżka. Trochę jakiś tam zabawek sobie nazwoził teraz. Trochę przeszło na Trzech Króli, ale najfajniejsze co ma, to ten widok. Nie do przecenienia. Widok na palmy przez okno. U 6-letniego dziecka. No może trochę popsuć psychikę na życie. Słuchajcie, warto powalczyć, warto się pomęczyć, warto sobie życie ułożyć chociażby w taki sposób, bo to można zrobić. Ja wiem, że większość z was pracuje na etacie,
i nie możesz sobie pozwolić jeszcze albo na tą chwilę, żeby tak się wyrwać, powiedzmy te 3-4 miesiące z Polski na tą zimę. Popracujcie, pokombinujcie, zmieńcie pracę, wymyślcie jakiś sposób pracy zdalnej. My naprawdę tutaj, że tak powiem, przywieźliśmy kilka osób z Polski, które oglądały nasze filmy i pod ich wpływem, pracując zdalnie, mogą sobie pozwolić gdzieś na mieszkanie tutaj, czy w Estefonie, czy nawet gdzieś tutaj słyszałem we Fuengirola, Kalady Michas. To są osoby, które pracują. My też pracujemy. To też nie jest tak, że my się tutaj wylegujemy cały czas, bo ja zdalnie gdzieś tam prowadzę firmy. Jakieś tam biznesy bez przerwy gdzieś tam się przewijają. To nie jest tak, że my tutaj cały dzień siedzimy, nic nie robimy. Zresztą nawet bym tak nie chciał. My tutaj się zajmujemy też jakąś pracą, po prostu w sposób zdalny. Wy też możecie zmienić sobie pracę, możecie wykombinować sobie tak, żeby ten etat zmienić na jakąś pracę zdalną. Polecam wiele książek na ten temat, nie wiem, 4 godziny tydzień pracy, freelance, czy zresztą wiele innych. Jest ta dostępność w tym momencie tego typu lektur jest ogromna. To można naprawdę zrobić, słuchajcie. Można to zrobić w sposób bardzo prosty, znaczy prosty i nieprosty. Można kupić, nie wiem, nieruchomości, które będą wam przynosiły zwrot, tak, żeby stać się tak zwanym rentierem i sobie móc w ogóle mieszkać, nic nie robić. Można stworzyć jakiś biznes, który będzie można sobie jakby sterować z daleka. Może nie przez cały rok, bo wtedy to często się lubi rozjechać, ale przez te 3-4 miesiące jest to możliwe. Sposobów jest mnóstwo, także kombinujcie i polecamy. No to idziemy dalej. I nasza sypialnia. Też nic specjalnego, ale za chwilę do niej wrócimy, bo jedna specjalna rzecz, tak jak i w tamtym pokoju jest. Jakieś tam szafy, prosta łazienka, niestety bez wanny, jako kolejny prysznic, są tu 3 prysznice. Akurat ja uwielbiam wannę i trochę jestem z tego powodu nieszczęśliwy. No i wszędzie WC, bidet, nie wiem po co. Łazienka jak łazienka. Szału tutaj, jeżeli chodzi o łazienki, nie ma żadnego. No ale idziemy tam, gdzie jest szał. Wychodzimy sobie na tarasik. Na ten niesamowity widok. To jest nie do przecenienia, naprawdę. Taki pobyt na pewno będzie fantastyczny dla was. Odpoczniecie, zrelaksujecie się, nabierzecie dystansu do życia, nabierzecie dystansu do Polski, do naszych małych, drobnych problemów, które często rosną do jakiejś nie wiadomo jakiej wagi, kiedy widzimy je z tej pierwszej linii. Wasze dzieci też trochę odżyją, nie będą już żyły tym ciepłymi, gorącymi kurtkami, tą brzydką pogodą, lepieniem po bana wiecznym. Wy zrobicie sobie grilla. Polecamy serdecznie taki sposób życia. Naprawdę warto na to popracować. No i szukajcie tego typu domów, szukajcie takich nieruchomości, kombinujcie, żeby było taniej, to można naprawdę zrobić. Żeby było taniej, lepiej i cieplej. Polecamy serdecznie i tak, do zobaczenia na Costa del Sol. Tak. Cześć.